Moi drodzy, ponieważ w jednym z filmów mówiłam, że wszystkie obrazy, które są widoczne w moich filmach, są mojego autorstwa, to tutaj będzie takie sprostowanie do tego nowego filmu. A mianowicie ten obraz, który widzicie tutaj za mną, jest autorstwa Violi Sado. Został namalowany dla mnie i ma dla mnie takie szczególne znaczenie energetyczne, ponieważ zawiera on naszą magiczną oazę, zawiera kotka Willego i te energie, które były dla mnie bardzo ważne i zostały tutaj tak szczególnie ujęte. I teraz chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się pod jednym z moich filmów i jest związane z przechowywaniem kart, z przechowywaniem kart Tarota, a także innych kart do wróżenia. Najpierw zacytuję to pytanie, a następnie na nie odpowiem. Nie wiedziałam, że sam sposób przechowywania kart jest tak ważny. Czy trzymanie ich w tym samym miejscu, co innych, wpływa na trafność wróżby? Może ją zakłócać? Pytanie odkładamy i teraz postaram się w takim dużym skrócie na nie odpowiedzieć. A mianowicie, jeżeli wy pracujecie z waszymi własnymi kartami, macie kilka talii różnych, czy jedną, czy dwie, czy ileś, czy dziesięć i pracujecie tylko i wyłącznie na wasze własne potrzeby lub dla innych osób na zasadzie online, czyli inne osoby nie dotykają waszych kart, tylko wy ich dotykacie, to możecie wszystkie karty przechowywać wspólnie. Czyli każda talia w jakimś osobnym woreczku i wszystkie wspólnie w skrzyni magicznej czy w jakimś pudełku. Natomiast jeżeli wy pracujecie z częścią talii w ten sposób, że inne osoby ich dotykają, a z częścią tylko na wasze własne potrzeby, to warto wówczas swoje własne karty przechować oddzielnie, a te karty, których dotykają inne osoby i które zawsze po danym seansie oczyszczacie, one znowu osobno. Może również być tak, że jakaś talia jest bardzo szczególna, jest wyjątkowa i chce być przechowywana zupełnie oddzielnie. I ona, ta talia, te istoty na tej talii przedstawione, te symbole przedstawione, one będą w pewien sposób z wami komunikować i będą wyraźnie wskazywać, że chcą być przechowywane oddzielnie. Czyli nie z innymi kartami, ale zupełnie oddzielnie. Może tak być, może być taka sytuacja. Jeżeli natomiast, moi drodzy, wy pracujecie z innymi osobami, inne osoby dotykają waszych kart, to koniecznie pamiętajcie o tym, aby takie talie oczyszczać. Mówiłam już o tym w jednym z moich takich starszych filmów, już może chyba 3 czy 4 lata temu, że każda osoba, która dotyka waszych kart, zostawia na tych kartach swoją energię. I ta energia może przechodzić na inne osoby. Nawet nie tyle może, co będzie przechodzić na inne osoby. I tutaj takie moje malutkie ostrzeżenie. Ostrzeżenie jeszcze raz dla wszystkich osób, które chcą sobie zaoszczędzić czasu i nie oczyszczają danej talii po tym, jak inna osoba tej talii dotknęła. To jest niezwykle ważne. Tutaj nie ma oszczędności, ponieważ wy, zaniedbując oczyszczanie kart, zaniedbując oczyszczanie siebie po danym seansie, wy przenosicie energie negatywne od jednego klienta, pacjenta na drugiego. To jest tak, że gdy lekarz dotyka jednej osoby i energetycznie brudzi się i nie umyje przynajmniej rąk symbolicznie po tym pacjencie, to przenosi energię chorobową na następnego. Tak samo wy musicie sobie zdać sprawę z tego, że wasza rola, rola przekazywania dla innych osób, przepowiedni przyszłości, analiz teraźniejszej sytuacji, przesłań siły wyższej,
ta rola jest o wiele ważniejsza niż rola lekarza i o wiele większa odpowiedzialność na was ciąży, ponieważ wy nie tylko przekazujecie energię z jednego człowieka na drugiego, jeżeli się nie oczyszczacie, ale ciąży na was odpowiedzialność za życie waszego klienta, za to, co w jego życiu się dzieje, co w jego życiu się wydarzy. Jeżeli wy w jakiś sposób staracie się przyspieszyć, chcecie zaoszczędzić czas, chcecie w jakiś sposób wykonać coś szybko, niechlujnie, jeżeli przekazujecie dla kogoś jakąś wizję na zasadzie jasnowidzenia, a wizja ta nie jest sprawdzona dodatkowo przy pomocy innych narzędzi, to wy, moi drodzy, macie na sobie ogromną odpowiedzialność za wszystkie rzeczy, które temu człowiekowi, waszemu klientowi, waszemu pacjentowi się przydarzą. Ponieważ zła wróżba, niesprawdzona, niechlujna, wróżba błędna w ten sposób, ona ma swoje skutki. Ma swoje skutki nie tylko energetyczne, ale również takie, że dany człowiek, kierując się przekazem, który od was otrzymał, będzie coś w swoim życiu zmieniał, coś w swoim życiu robił i jeżeli mu się coś w tym życiu nie uda, jeżeli podwinie mu się noga, jeżeli korzystając z waszych przesłań coś złego mu się wydarzy, to ta odpowiedzialność wraca do was. To tak jak z danym rytuałem, że gdy wykonujecie dla kogoś jakiś rytuał, to nie jest tak, że wy umywacie ręce i was ta osoba już dalej nie interesuje. Wyście się połączyli energetycznie z tą osobą, z jej życiem, z jej przeznaczeniem. Wy wpłynęliście w jakiś sposób rytualnie, energetycznie na jej życie i tutaj są pewne więzy. I te więzy pozostają i te więzy będą miały wpływ również na wasze życie. Czyli jeszcze raz przestrzegam was przed wszelkimi wróżbami na szybko, wróżbami niechlujnymi, wróżbami, które są niesprawdzone, wróżbami, które, to też się niestety zdarza, przekazujecie dla wielu osób to samo przesłanie, aby zaoszczędzić czas, aby w jakiś sposób coś przyspieszyć. Pamiętajcie, że to wszystko wróci do was. Wróci siedmiokrotnie. Każda krzywda, którą żeście w ten sposób wyrządzili innej osobie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ są osoby w tym świecie ezoteryki, które zdają się nie zdawać sobie z tego sprawy. I często jest tak, że są wróżki czy wróżbici, którym coś w życiu się nie udaje. Coś im w życiu dzieje się negatywnego i nie potrafią znaleźć tej przyczyny. A ta przyczyna jest taka prosta. Ta przyczyna jest niezwykle prosta, ponieważ zdarza się wam oszczędzanie. Oszczędzanie czasu. Takie oszczędzanie w cudzysłowie, że przekazujecie coś dla kogoś i nie jest to przesłanie od siły wyższej, a jest to wasza rada. Ktoś zamawia u was wróżbę, ktoś zamawia u was to prawdziwe przesłanie od siły wyższej, a wy doradzacie ze swojego własnego serca. A osoba ta, która tą wróżbę u was zamówiła, jest święcie przekonana o tym, że jest to wróżba, jest to przesłanie siły wyższej. I wy robicie tej osobie niesamowitą krzywdę i ta krzywda wróci do was. Pamiętajcie, kochani, tutaj nie ma oszczędności czasu, bo każda oszczędność to w rzeczywistości ogromny balast. Balast karmiczny, energetyczny, balast na waszym własnym życiu. I czasami lepiej zrezygnować z wykonania wróżby dla kogoś, jeżeli nie macie czasu, jeżeli nie macie ochoty, jeżeli nie macie dostępu do danego przekazu. To się zdarza, takie rzeczy się zdarzają, że ktoś zamawia u was przesłania, a siła wyższa odmawia, siła wyższa odmówi wam ukazania tego. I wiele osób
nie chce się splamić, nie chce się w jakiś sposób ośmieszyć przed klientem i zaczyna wymyślać, nie zdając sobie sprawy z tego, że wszystko to, co wy tej osobie przekażecie, co jest kłamstwem, co jest nieprawdziwe, uderzy w was. Naprawdę czasami lepiej zrezygnować, wycofać się i otwarcie powiedzieć waszemu klientowi, że nie macie dla niego żadnych przesłań, że musicie zrezygnować, że nie możecie mu tej wróżby przekazać, wykonać. I wierzcie mi, że takie rozwiązanie jest często o wiele lepsze niż posuwanie się do kłamstw, niż posuwanie się do robienia komuś krzywdy. Czasami te marne grosze, czy większe sumy, które otrzymacie za jakąś wróżbę na zasadzie wymiany, one są tak minimalne, już w pierwszym tym znaczeniu, że są minimalne z nakładem pracy za prawdziwą przepowiednię, ponieważ taka prawdziwa przepowiednia wymaga tego czasu, aby otrzymać wizję, aby je sprawdzić, aby je opisać. A do tego, jeżeli jeszcze wy posuniecie się do czegoś takiego, że kogoś okłamiecie, że komuś zrobicie krzywdę, ponieważ nie macie dla niego przesłań lub te przesłania są niesprawdzone, a wy mimo tego bierzecie tą wymianę i wysyłacie mu jakieś rzeczy wyssane z palca, to ta wymiana nie tylko będzie minimalna za wasz nakład energii, ale będzie również jeszcze takim gwoździem do trumny, ponieważ ktoś wam zaufał, ktoś wam wysłał tą wymianę i ktoś przyjmie wasze słowa jako prawdziwą wróżbę. Czyli moi drodzy, czasami lepiej odmówić, jeżeli macie wykonać coś niechlujnie, wykonać coś na szybko, wykonać coś w pośpiechu, niż zrobić komuś krzywdę, za którą wy zapłacicie. Mam nadzieję, że ten filmik w jakiś sposób wam pomoże, w jakiś sposób wam ukaże, że wróżenie jest czymś bardzo ważnym, bardzo, bardzo symbolicznym, bardzo, bardzo głębokim, że to nie jest takie spędzanie sobie wolnego czasu czy pogawędki przy filiżance herbaty, bo tak to wy możecie doradzać na zasadzie porady, na zasadzie terapii, na zasadzie waszego własnego doświadczenia, ale nie możecie tego nazywać przepowiednią przyszłości czy przesłaniami siły wyższej. Bardzo dziękuję za waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Wasza Maria Bukarti.